Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym powitać serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej mającej na celu przedstawienie kandydatów z Grudziądza w ramach listy Zjednoczonej Lewicy do parlamentu. Serdecznie dziękuję za przybycie. Na początku chciałbym przedstawić naszych kandydatów. Pierwszym kandydatem jest po mojej lewej stronie koleżanka Arleta Żebrowski, mająca 16 miejsce na liście Zjednoczonej Lewicy. Jest to prawnik, który udziela m.in. porad w biurze prawnym europosła Janusza Zemkę. Drugi z kolei Tomasz Tafelski, syn byłego prezydenta Grudziądza, który będzie ubiegał się o mandat poselski z naszej listy z pozycji numer 6. Trzecia to koleżanka Katarzyna Habka, kandydująca z 24 miejsca. Jest reprezentantem powiatu grudziąckiego, jest naszą wiceprzewodniczącą struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Grudziądzu, udzielająca się przede wszystkim na terenie powiatu grudziąckiego. Oraz ostatnia osoba to Tobiasz Kobyłecki, asystent europosła Janusza Zemkę, który będzie się ubiegał o mandat poselski z naszej listy z pozycji numer 5. Szanowni państwo, chcielibyśmy przede wszystkim przekazać państwu do dyspozycji kandydatów z prośbą o poparcie tych osób. Możemy zagłosować na jedną z tych osób. Mam nadzieję, że obojętnie na którą z nich oddamy głos, to nie będzie to głos stracony. Proszę serdecznie o poparcie tych osób i jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, które zostały zarządzone na dzień 25 października. Z tymi ludźmi możemy naprawdę dużo zmienić. Wyborcom zostawiamy im wolny wybór. My wiemy, że jesteśmy w stanie im pomóc zmienić to, czego do tej pory nie chciano widzieć, ale to jest dalej wolny wybór wyborców. Zmienić to, czego nie chciano widzieć, czyli co na przykład? Między innymi przepisów prawa, luk, które na przykład wytknął teraz w ostatnich dniach poseł Janusz Palikot, czyli zrezygnowanie ze swojego mandatu, pozwolenie wejścia innej osobie na 5 dni, która oczywiście dostanie odprawę w dużej kwocie, dla przeciętnego Polaka jest to naprawdę duża kwota. I on tym właśnie między innymi chciał pokazać luki w prawie, z którymi nie zrobiono nic. Bo jest to wina tych, którzy to prawo ustanawiali i pozwolili na to. Zmieniać generalnie od strony krajowej ustawę o promocji i zatrudnieniu, dostosowywać je do potrzeb programu edukacji, rozwoju i wiedzy, dawnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, tak aby dostosowanie to było takie, żeby projekty unijne były pisane w trójstronny sposób, począwszy od szkoleń, poprzez staże, kończywszy na zatrudnieniu, co generalnie jest podstawą każdego Polaka, gdyż jeżeli człowiek nie ma zatrudnienia, nie ma tej podstawy, to generalnie jest bardzo źle, a naszą maksymą jest to, żeby wspomóc ludzi i wyrównać szanse na rynku pracy, doprowadzić do wzrostu gospodarczego, nastawić się także na firmy, które mają zdolność badawczo-rozwojową. Franką Wałdowa Szlacheckiego, gmina Grudziądz. W poprzednich wyborach kandydowałam do samorządu, do powiatu. Działam w stowarzyszeniu, moja działalność to głównie działalność społeczna, charytatywna, pomagam ludziom, znam środowisko wiejskie. Nasz program lewicowy, program Zjednoczonej Lewicy jest oparty głównie na pomocy potrzebującym, na pomocy jednostce tej najniższej, najmniej uposażonej. Pragniemy, by były zwiększone emerytury, znaczy to jest konieczność nawet, dlatego że emeryci no, to jest
taka grupa, która jest najsłabiej uposażona, oni potrzebują na lekarstwa. Wiadomo, że im człowiek starszy, to jest coraz trudniej w życiu. Uważam również, że pomoc społeczna powinna być na wyższym poziomie. Nie może być sytuacja taka, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca powiedzmy sklep spożywczy, otrzymuje na swoje dzieci świadczenia rodzinne, a ekspedientki zatrudnione u tej osoby nie otrzymują tych świadczeń, bo ich dochód przekracza kryterium. To jest niesprawiedliwe. Takich luk prawnych mamy w Polsce mnóstwo. Można je mnożyć, można by opowiadać całymi godzinami, ale chyba nie o to chodzi. Myślę, że program Zjednoczonej Lewicy jest programem najlepszym w tych wyborach. To jest, jak pan słusznie zauważył, my nie chcemy być w ogóle, nie chcielibyśmy być postrzegani, żeby o nas mówiono w sensie konkurencji jak kogokolwiek. My nie jesteśmy typowo po konkurencją, jesteśmy dla mieszkańców alternatywą. Alternatywą pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu podejścia do mieszkańców, do obywateli. Ja w swojej pracy zawodowej praktycznie na co dzień spotykam się z osobami, które przychodzą do nas do biura ze swoimi obawami, ze swoimi pytaniami i problemami. I bardzo często dopytują się o tego właśnie posła z Lewicy, który by reprezentował właśnie typowo prosocjalne, prospołeczne nastawienie względem nich. Natomiast no, tego posła od długich lat nie ma. Stąd też właśnie nasza obecność tutaj. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Grudziądza i ziemi grudziąckiej pomogą nam. I stąd właśnie nasz apel o pomoc w tym kierunku, żeby mieli swoich reprezentantów właśnie, którzy programowo, ideologicznie nastawieni byliby na pomoc prospołeczną i prosocjalną dla mieszkańców. Uważam, iż dominacja prawicy na przestrzeni ostatnich lat doprowadziła do takiego, do widoku takiego, jaki mamy obecnie, na zasadzie, iż prawica liberalna kłóci z prawicą konserwatywną i tak dalej. Natomiast nie ma w tym wszystkim jak gdyby godności człowieka nad kapitałem. Partia lewicowa, jakim jest Zjednoczona Lewica, stawia przede wszystkim na osobę człowieka i jego godność nad kapitałem. Stąd jesteśmy my dla mieszkańców. Czy nie tylko na konwencji, czy w przekazie medialnym, Platforma Obywatelska pokazuje i mówi o tym, że nie będziemy jako mieszkańcy, tak, jako Polacy płacić podatku ZUS-u, tak, nie będziemy płacić składki na NFZ. To jest z jednej strony. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość prześciga Platformę Obywatelską, mówiąc o tym, że powrócimy do poprzedniego wieku emerytalnego, tak, nie mówiąc, jakie tego będą konsekwencje. A wiemy, że jeżeli nastąpi powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, tak, no to kilkaset miliardów złotych z budżetu będzie trzeba na te emerytury wydrenować. Poza tym te emerytury, prawda jest taka, że będą, jeżeli kobieta przykładowo w wieku 60 lat odejdzie na emeryturę, no to ta emerytura jej będzie o kilkadziesiąt procent mniejsza, o tym się nie mówi, tak. Na przykład w naszym programie Zjednoczonej Lewicy są takie postulaty, które są bliskie sercu obywateli, tak. No przede wszystkim to, że chcielibyśmy, i to jest przypuszczam realne, mam nadzieję, że jest to realne, żeby przykładowo minimalna płaca, o czym jest mowa w programie, wynosiła 2,5 tysiąca złotych brutto. Tak? Poza tym, biorąc pod uwagę Polskę na tle innych krajów europejskich, no to w Polsce na tą chwilę istnieje 40-godzinny tydzień pracy. Tak? W innych krajach jest ono niewiele, ale jest mniejszy. Lewica, Zjednoczona Lewica postuluje za tym, aby ten tygodniowy wymiar czasu wynosił 37%. Tak? Z jednej strony mamy z jednej strony mamy najwyższy tygodniowy czas pracy, a z drugiej strony prawie najniższe wynagrodzenia. Tak? Porównując to, i tutaj jest to spojrzenie prospołeczne lewicy, tak, i nieobiecywanie gruszek na wierzbie. Znaczy tak, ale to spowodowane jest tym między innymi, że swego czasu Platforma, mówimy o Grudziądzu, tak, Platforma Obywatelska w jakiś sposób w dużej mierze zagospodarowała ten dawny lewicowy elektorat.
dzisiaj widzimy na scenie politycznej i powoli mam nadzieję, że będzie się to działo także w Grudziądzu, no, że ten jest odpływ, tak? No, Platformie, nie okłamujmy się, spada w sondażach. Natomiast no, trzeba w jakiś sposób dojść do mieszkańców, tak, przekonać mieszkańców do tego, żeby ponownie uwierzyli i zagłosowali na, dzisiaj w tej formie, na Zjednoczoną Lewicę, ale ogólnie na partie lewicowe, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, tak, i myślę, że większość z mieszkańców, żeby scena polityczna wyglądała w Polsce tak, że będzie jedna, druga czy trzecia partia prawicowa, ewentualnie partia chłopska, a na tej scenie politycznej nie będzie miejsca dla partii lewicowej. No to by był absurd, tak, biorąc pod uwagę inne kraje, czy Anglię, Francję, czy tutaj Czechów, czy Słowaków chociażby najbliżej. Wybory do Senatu, to można powiedzieć, to jest nie więcej, nie mniej, nie więcej to, o czym mówił Paweł Kukiz, czyli to są jednomandatowe okręgi wyborcze. I w tych wyborach przede wszystkim do Senatu pokazuje to scena polityczna w zasadzie od 2001, przynajmniej od 2001 roku, że do Senatu w większości wchodzą ugrupowania dwóch partii, które mają najwyższe poparcie, które mają. W 2001 roku była to SLD i troszkę senatorów było z Platformy i z PiS-u. W 2005 roku już scena została w Senacie zdominowana przez Platformę i PiS. Tak samo w 2007 czy w 2011 roku. Także no, wystawiając kandydata, no, wiemy, że będzie trudno mu wygrać. Dlatego między innymi też jako Lewica byliśmy przeciwni jednomandatowym okręgom wyborczym, ponieważ one nigdy nie będą odzwierciedlały faktycznego poparcia danych ugrupowań politycznych.